Namaste, to jest Kwitajcie. Dzień dobry, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nadbrzeżem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Kishori Mohan. Hello, welcome in my show. Thank you for having me. Can you introduce yourself a little bit? Czy mógłbyś się opowiedzieć o sobie, kim jesteś? My name is Kishori Mohandas. Mam na imię Kishori Mohandas. I was born into families of devotees of Krishna. I urodziłem się w rodzinie wielbicieli Kryszny. My parents are disciples of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Moi rodzice byli uczniami A.C. Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada. They joined Prabhupada before they were married. I oni przyłączyli się do niego, zanim zawarli małżeństwo. So I was raised in the philosophy of Krishna consciousness from my birth. Więc ja dorastałem w filozofii świadomości Kryszny od samych narodzin. I attended the Gurukul system of education. Uczyłem się w Gurukuli, w takim systemie edukacji. The focus of the education in Gurukul was Krishna consciousness. I gdzie w tym systemie edukacji Gurukuli głównym punktem koncentracji nauki i edukacji jest świadomość Kryszny. But they also included regular subjects like math and English. Ale oczywiście oni uczą tam również takich zwykłych przedmiotów jak matematyka, biologia. When I was in my early 20s, kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, I met my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Spotkałem mojego Gurudeva, nauczyciela Bhaktivedanta Narayana Maharaja. And he inspired me to dedicate my life full time to devotion for Krishna. I on zainspirował mnie do tego, żebym poświęcił swój cały czas i swoje życie dla oddania dla Kryszny. For me that was amazing because many of my friends and myself included, it was easy to become complacent. Complacent. Complacent means to become lazy in spiritual practices. Aha, ponieważ to było takie niezwykłe, dlatego że wielu moich przyjaciół i znajomych miało tendencję, żeby być leniwym w praktykach duchowych. Especially because it is not enough to do something only because your parents are telling you to do something. Ponieważ to zazwyczaj nie jest wystarczające, żeby coś robić, jeżeli tylko rodzice mówią ci, że powinieneś, musisz to robić. At a certain point, everyone has to do something because they need or want to do that thing. Tak naprawdę doszedłem do momentu, w którym zrozumiałem, że robisz coś dlatego, że pragniesz to robić. So within 1 week, he completely overhauled, revolutionized my understanding of Krishna consciousness. Więc wtedy w ciągu jednego tygodnia on zreformował czy przewrócił do góry nogami mój sposób rozumienia świadomości Kryszny. And he increased within me a very strong faith. I spowodował, że pojawiła się we mnie bardzo silna wiara. That I want to dedicate my life for his service, but really to develop devotion for Krishna. Że chciałem naprawdę poświęcić swój czas i swoje życie na rozwijanie oddania dla Kryszny. A few years after receiving initiation from him, po pewnym czasie, kiedy otrzymałem od niego inicjację, he saw that my wife and I were dedicating more energy toward Krishna bhakti. Wtedy tak zdecydowałem ja i moja żona, że bardziej poświęcimy energię dla kultywacji bhakti. That we weren't entering into family life. I zamiast wejść w takie zwykłe życie rodzinne. And then he decided to engage us in the service of traveling the world and doing kirtan and sharing the message of Krishna consciousness. I wtedy on zaangażował nas w taką służbę czy taką pracę, która polega na tym, że podróżujemy po świecie, śpiewamy kirtany i mówimy o nauce bhakti. So in the year 2000 he told us to give up everything that we had. Więc w 2000 roku on powiedział nam, że powinniśmy porzucić wszystko, co posiadamy. To have no jobs in this world. Że my nie posiadamy od tego czasu pracy takiej regularnej. To utilize our energy full time in traveling the world and inspiring on his behalf. I poświęcamy cały czas na podróżowanie i inspirowanie innych na podstawie jego upełnomocnienia. So since that time, every year until now. I przez ten cały czas, aż do dzisiaj, and hopefully far into the future, i mam nadzieję, że również w przyszłości,
We have been traveling the world to more than 20 countries and 50 cities every year. Że podróżujemy co roku do przynajmniej 20 krajów i 60 różnych miast. Engaging in kirtan and speaking about the teachings of the Krishna conscious philosophy. Prezentujemy kirtany i śpiewamy kirtany i mówimy o filozofii świadomości Kryszny. Can you tell us what is the kirtan? What is this kind of practice? Czy możesz nam wyjaśnić, czym jest kirtan, czym jest ten rodzaj praktyki? Kirtan is a very popular word these days. Kirtan jest bardzo popularny w obecnych czasach. Thousands and millions of people around the world attend kirtans. Setki, tysiące ludzi na całym świecie biorą udział w różnych kirtanach. But as we are traveling around, we find that most people don't really have an understanding of what kirtan is. Ale kiedy tak podróżujemy dookoła świata, widzę, że większość osób nie rozumie, czym tak naprawdę kirtan jest. The idea of kirtan is that you go to a concert, you pay some money, and then you get to feel some kind of spiritual buzz. Bo ponieważ ludzie rozumieją to w ten sposób, że idą na koncert, płacą za bilet i czują pewnego rodzaju duchowe takie poruszenie. Through the repetition of Indian mantras and Że chants. to jest takie powtarzanie indyjskich mantr albo indyjskiego śpiewu. But according to the scriptures of India, the Vedas, Ale zgodnie z pismami wedyjskimi, z pismami świętymi Indii, especially the Srimad Bhagavatam, a zwłaszcza ze Srimad Bhagavatam, which is said to be the ripened fruit of all Vedic literatures. które jest uznawane za dojrzały owoc całej literatury wedyjskiej. It is the last great work of Vedavyas, Jest ostatnią wielką pracą Vedavyasy, who is the original compiler of the Vedas. który jest pierwotnym kompilatorem wszystkich Ved. And there it very clearly says that kirtan is a function or a limb of bhakti. I on tam wyjaśnia w tym tekście, że kirtan jest jedną z praktyk, jedną z elementów praktyki bhakti. So without having a basic definition of bhakti, we won't be able to understand kirtan. Bez zrozumienia definicji bhakti nie zrozumiemy, czym jest kirtan. Then what is the bhakti? Can you explain? Then wyjaśnij za tym, czym jest bhakti. Bhakti means devotion to God. Bhakti oznacza oddanie dla Boga. But real bhakti, pure bhakti, is without any material motivation. Ale czyste bhakti, prawdziwe bhakti jest takie, które nie posiada żadnej materialnej motywacji. Without material motivation means Bez materialnej motywacji oznacza, that I'm not doing it so that I can get something in return to znaczy, że ja robię to, ale nie oczekuję, że otrzymam coś w zamian. for my happiness or my pleasure. Dla mojego szczęścia, dla mojej przyjemności. But whatever I'm doing is solely or exclusively for the pleasure, the happiness and benefit of God. Bo ponieważ cokolwiek, co robię, jest tylko i wyłącznie dla zadowolenia i przyjemności Boga. Many people approach God, they give God donations, and then they say, God, give me health and wealth. Bo ponieważ wielu ludzi daje jakieś pieniądze dla celów religijnych czy dla Boga i oczekuje w zamian czegoś, na przykład bogactwa albo zdrowia. God, help me find a beautiful boyfriend or girlfriend. Albo i modlą się, Boże, proszę, daj mi, żebym spotkał wspaniałą dziewczynę albo wspaniałego chłopca. Give me this and give me that. Daj mi to i daj mi tamto. In essence, you're telling God, serve me, serve me, serve Co me. w esencji możemy przetłumaczyć jako taką postawę: Boże, służ mi, służ mi, służ mi. But love of God, real love of God, pure love is not like this. Ale prawdziwa, czysta miłość do Boga nie jest taka. The mood is, how can I serve you? What can I do for you, my Lord? Tą postawę możemy zrozumieć w ten sposób, mówiąc: Panie, jak mogę Ci służyć, jak mogę Cię zadowolić? Without any expectation for anything in return. Bez żadnego oczekiwania czegoś, co przyjdzie w zamian. Because it is the intrinsic nature of all souls to love God. Ponieważ to jest taką naturalną funkcją duszy, aby kochać Boga. So coming back to kirtan, Więc wróćmy do kirtanu. in the Srimad Bhagavatam, We Srimad Bhagavatam nine processes of bhakti are mentioned. jest opisane 9 procesów bhakti. These are the nine processes of loving devotion to God. Czyli to jest 9 procesów takiej miłosnej służby dla Boga. The first process is called shravanam, or hearing the glories of God. Pierwszy proces to jest śravanam, czyli słuchanie o chwałach Pana. And the second process is called kirtanam, or chanting the glories of God. A drugi proces nazywa się kirtanam, czyli intonowanie albo śpiewanie o chwałach Pana. Glorifying the names, forms, qualities and pastimes of God. Mówienie o formach,
form, names, imionach, forms, formach, qualities, cechach and i pastimes czynnościach of God. Boga. So when we do kirtan, it is not only singing. Więc kiedy wykonujemy kirtan, to nie jest jedynie śpiewanie. Although singing the names of God is one of the forms of kirtan. Ale śpiewanie imion Boga jest jedną z form kirtanu. We don't do it as a business. I nie robimy tego jako, w zrozumieniu, jako biznesu, jako sposobu na zarobienie pieniędzy. Where we can arrange a concert and so many people can pay us money and then we will sing. Że organizujemy koncert, aby dużo ludzi przyszło, zapłaciło nam pieniądze i wtedy my możemy śpiewać. Krishna says that his devotees, you should chant my names and glorify me. Krishna mówi, że moi wielbiciele powinni śpiewać moje chwały i moje imiona. If we follow the order of God, then how can we make a business out of the order of God? Więc jeżeli podążamy poleceniem i wolą Boga, jak możemy robić na tym biznes? So as part of our process, we have never charged for any kirtan. Także to jest naszą postawą, naszym zachowaniem, że my nigdy nie pobieramy opłat za uczestnictwo w naszym kirtanie. Because everyone who attends the kirtan, ponieważ każdy, kto uczestniczy w kirtanie, we're not doing it as a business, we're calling out together for love of God. Ponieważ nie robimy tego jako biznesu, ale jako praktykę, w której wspólnie wzywamy, chwalimy Pana. Interestingly, interesujące jest to, kirtan is considered the most powerful process. Że kirtan jest uznawany za najbardziej taki proces, który ma najwięcej mocy. Especially at this time. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. When it's very, very difficult to concentrate the mind. Ponieważ w tej chwili jest bardzo trudno skoncentrować umysł. In other ages, in other times, people were able to focus and concentrate the mind. Ponieważ w innych epokach ludzie mieli tą moc, że mogli łatwiej koncentrować umysł. They were able to meditate and sit in one place for a very, very long time without disturbance. I byli w stanie siedzieć w jednym miejscu i medytować bez żadnego niepokoju. But these days, w dzisiejszych czasach disturbances come from every angle, all of the time. Niepokoje i zakłócenia pojawiają się z każdego obszaru i cały czas. You can be trying to meditate and then in the next moment Facebook will notify you. Na przykład próbujesz medytować i w którymś momencie dostajesz powiadomienie, że jakaś nowa wiadomość pojawiła się na Facebooku. And if you don't go to answer it, it will keep notifying you. I jeżeli nie odpowiesz, to ona będzie się ponawiać i będzie cię niepokoić. And then your cat or your dog will come and take your attention away. Albo twój pies, albo twój kot przyjdzie i będzie chciał, żebyś poświęcił mu swoją uwagę. Or your stomach will start hurting or some other thing will. Albo twój żołądek zacznie domagać się uwagi, albo coś innego się pojawi. But kirtan is the process of using all of one's senses at the same time in absorption of God. Ale kirtan jest pozwala nam zaangażować wszystkie zmysły w gloryfikowanie Pana. The eyes, the ears, the mouth, oczy, uszy, usta, również inne części ciała. Utilizing one's senses in kirtan, one is able to focus and concentrate. Ponieważ angażując się w ten sposób w kirtan, jesteśmy w stanie skoncentrować się. In the scriptures it is said that although this time and this age it is full of faults. W pisma wedyjskie opisują, że ten czas, w którym żyjemy, jest pełny błędów. There is still one amazing quality. Ale wciąż mimo to ten czas posiadamy jedną niezwykłą cechę. Simply through the process of kirtan. Po prostu poprzez proces kirtanu. Glorifying the names, forms, qualities and pastimes of God. Przez gloryfikowanie formy, imienia, imienia, formy, cech i czynności Boga. In that verse it says kirtanat eva krishnasya. So it, werset ten mówi tak. It is giving a name to God, which is Krishna. Że posiadamy imię, które dajemy Bogu i tym imieniem jest Krishna. Krishna means the supreme original Lord who is attracting everyone to come to him. Krishna oznacza tego pierwotnego Pana, który przyciąga uwagę wszystkich i wszystkiego. Simply by glorifying him. I po prostu poprzez gloryfikowanie jego, one can attain complete perfection. Ktoś może osiągnąć doskonałość. So our scriptures give so much powerful indication that kirtan is the main process to attain perfection at this time. Dlatego pisma wedyjskie tak bardzo naciskają na to, że kirtan jest głównym procesem, poprzez który możemy osiągnąć doskonałość w obecnych czasach. And the scriptures say that because it is so easy. I pisma mówią, że ponieważ jest to tak łatwe i tak proste.
It is so simple. I tak proste. And it gives the highest benefit. I daje najwyższy rodzaj korzyści. One would be considered foolish to not take advantage of Że that ktoś process. może, ktoś, ten, kto nie bierze udziału w tym, jest uważany za głupca. Then, how you play the kirtan? What kind of kirtan you are doing, and why this one, not the other? Because you said that the many people is doing kirtan in many parts of the world. It is famous. It's many people is perform this kind, and this every kind of this kirtan is real kirtan because they chant different mantras, different songs for different part of absolute in Indian mythology and. This every kind of music, Indian music, is a kirtan or some only some specific is a real kirtan. No i sam mówiłeś, że śpiewanie kirtanu jest popularne i wielu ludzi wykonuje różnego rodzaju muzykę indyjską, śpiewają różne mantry, które są związane z różnymi bóstwami z mitologii indyjskiej. I czy one wszystkie są prawdziwym kirtanem, czy to jest jakiś specyficzny rodzaj kirtanu? Specyficzny rodzaj śpiewania jest tym prawdziwym kirtanem, w tym sensie, o którym mówiłeś. When we do kirtan, Kiedy my wykonujemy kirtan, it looks similar to the way most others do kirtan. to wygląda tak, że jest to bardzo podobne do tego, jak wszyscy inni robią We kirtan. use a harmonium Używamy harmonium, to keep the tune. aby utrzymać melodię. It's a pump organ with reeds. Także to jest taki rodzaj organów, które napędzane są ręczną pompą. We use a mrdanga. Używamy mrdangę. It's an Indian drum that has a small head on one side and a big head on another side. To jest taki indyjski instrument perkusyjny, który ma dwie membrany, po jednej stronie małą, a po drugiej dużą. That helps to keep the rhythm. To pomaga utrzymać rytm. And we use kartals, small Używamy kartale, cymbals, czy małe cymbałki. And they help to keep the rhythm as well. I one również pomagają utrzymać rytm. And then we all chant together. I oczywiście śpiewamy wspólnie. Usually there's one leader. Zazwyczaj jest ktoś, kto prowadzi and then everyone else repeats. I reszta uczestników powtarza. This is for the practical maintenance of the flow. Także to jest taka podstawa, aby utrzymać pewnego rodzaju prąd czy flow, które jest w tej praktyce. You asked about why we chant certain mantras or why we're chanting in a different language. Dlaczego pytałeś, dlaczego śpiewamy jakieś konkretne mantry w jakimś określonym języku? It's not necessary to sing in Hindi or Sanskrit. Nie jest to konieczne, żeby śpiewać w hindi albo w sanskrycie. God is not interested in what we know. Ponieważ Bóg nie jest zainteresowany tym, co my znamy czy wiemy. God is interested in how we love. On jest zainteresowany tym, w jaki sposób go kochamy. If we are approaching God with love, jeżeli zbliżamy się do Boga posiadając miłość, that is the important thing. To jest ważna rzecz. And if we don't understand one language, then we can do it in our language. Jeżeli nie znamy jakiegoś konkretnego języka, możemy mówić to w tym, który znamy. But ale if you fall in love with someone, ale jeśli zakochujesz się w kimś, naturally you will want to know their language as well. Chcesz nauczyć się tego języka tej osoby. So Krishna, he took his, made his appearance in Vrindavan in India. Dlatego, że ponieważ Krishna pojawił się we Vrindavanie w Indiach. We have the Bhagavad Gita, wherein he is speaking Sanskrit. Posiadamy takie pismo, które nazywa się Bhagavad Gita i on tam mówi w sanskrycie. So it is more popular to do kirtan with Sanskrit chants. Więc w związku z tego powodu najbardziej popularne jest to, żeby kirtan wykonywać w sanskrycie. What I was speaking about just before, there's one example in our scriptures. Tak jak mówiłem wcześniej, że jest pewien przykład w naszych pismach. Krishna went to the palace of Duryodhan. Krishna udał się do pałacu Duryodhany. Duryodhan invited him, you should come to lunch. I Duryodhana zaprosił go na obiad. He was the most powerful king in the world. I był w tym czasie najbardziej potężnym królem na świecie. He made thousands of beautiful preparations. I przygotował tysiące różnych potraw dla niego. And he offered it to Krishna. I ofiarował je Krishnie. But he had no love for Krishna. Ale nie posiadał miłości do niego. And he had no love for those whom Krishna was very affectionately inclined toward. I nie posiadał miłości do tych, również nie kochał tych, którzy byli bardzo drodzy Krishnie i z którymi Krishna posiadał relacje.
Means he had no love for the devotees of Krishna. To znaczy, że nie miał oddania czy miłości do wielbicieli Kryszny. And Krishna told him, I'm not hungry. I Kryszna odpowiedział mu, nie, wiesz co, ja nie jestem głodny. And Krishna made a signal to his devotee, Vidura. I Krishna dał znak swojemu wielbicielowi Vidurze. Vidura understood, oh, Krishna will come to my home for lunch. I Vidura zrozumiał natychmiast, że aha, to Krishna przyjdzie do mnie do domu na obiad. So Krishna went to Vidura's home. I kiedy przyszedł, Krishna przyszedł do domu Vidury? Vidura was still out in the market. Vidura wciąż był na targu. But Vidura's wife was home. Ale jego żona była w domu. When she saw Krishna, i kiedy ona zobaczyła Krishnę, her eyes overflowed with tears of love. Jej oczy przepełniły łzy miłości. And she wanted to offer her very soul to Krishna. I chciała ofiarować coś z głębi swojej duszy, swojego serca. In the name of her soul, she was searching for something to give him to eat. I w tym nastroju zaczęła szukać czegoś w domu, co mogłaby mu ofiarować do jedzenia. All she had in the house were some bananas. I to jedyną rzecz, którą miała w tym momencie w domu, były banany. In love, she was peeling the banana. I w tym nastroju miłości ona obierała te banany. But because love has such a nature, this pure love has such a nature. Ale ponieważ czysta miłość ma taką naturę, it can make one very confused. Że ona została się zakłopotana. She was putting the banana down and giving Krishna the peel. Że banany odkładała na bok, a ofiarowała Krishnie skórki z bananów. Because it was with pure love, Krishna was taking that peel and relishing it with so much excitement. I ponieważ to było robione z tak wielkim uczuciem i miłością, w związku z tym Krishna jadł te skórki z bananów i czuł wielką radość i przyjemność z tego. At that time her husband came home. I w tym czasie, w tym momencie jej mąż wrócił do domu. What are you doing? You're giving Krishna the peel and you're throwing away the banana. I on zobaczył to i zaczął krzyczeć, co ty robisz? Dajesz Krishnie skórki z bananów, a banany wyrzucasz. She awoke from her trance of love. I ona wtedy wyszła ze swojego transu miłości. And she was like, oh, I've made a mistake. I stwierdziła, ojej, zrobiłam błąd. And Krishna said, no, as she was doing before, this was so much more relishable. A Krishna powiedział, nie zrobiłaś żadnego błędu. To, co zrobiłaś, było tak wspaniałe i tak pełne emocji i uczuć. So this is also the same kind of mood that should be employed in kirtan. I to jest, ta historia opisuje pokazuje tą postawę, którą powinniśmy mieć, kiedy wykonujemy kirtan. Maybe we're not able to pronounce it perfectly. Być może nie będziemy w stanie wymawiać we właściwy sposób słów. In Poland, when you read the Sanskrit words, it's different than when you read them in India. I w Polsce, kiedy czytasz te słowa sanskryckie, być może wymawiasz je inaczej niż kiedy jesteś w Indiach. But the intention is to serve and please God. Ale intencja jest taka, żeby służyć Bogu i zadowolić Go. God understands the hearts of everyone. Ponieważ Bóg rozumie serca każdego. Gradually we will become perfect in pronunciation, but first we should become perfect in heart. Stopniowo będziemy doskonali w wymowie, ale najpierw powinniśmy być doskonali w własnym sercu. And how we can be perfect in the heart. I zatem jak możemy być doskonali w sercu? That's a very, very big question. Tak, to jest duże pytanie. Shortly. Krótko, jeśli można. In the process of Krishna consciousness. W procesie świadomości Kryszny. It is said that our heart is like a dirty mirror. Jest powiedziane, że nasze serce jest porównane do brudnego zwierciadła. All the dust and the mud that is on this mirror. Każdy rodzaj brudu i kurzu jest na tym lustrze. Has been accumulated for millions and millions of lifetimes. I on tam jest zebrany poprzez miliony żyć. And the process to clean that mirror of the heart. I procesem czy metodą, która oczyszcza to serce. By which we will be able to see ourselves. I poprzez który będziemy w stanie ujrzeć siebie samych. Who am I really? Kim ja tak naprawdę jestem? I'm not this body. Że nie jestem ciałem. I'm not this mind. Nie jestem umysłem. I'm not this intelligence or this false identity. Że nie jestem inteligencją czy tą fałszywą tożsamością. I'm a pure soul, part and parcel of God. Jestem czystą świadomością, czystą jaźnią, cząstką Boga. And my nature is to love and serve God. I moją naturą jest kochać i służyć Bogu. This is one side, and the other side is to be able to see God. To jest jedna część, a drugą częścią jest to, że możemy widzieć Boga. So the process of cleaning the heart. Więc proces oczyszczenia serca. In this age. W tym czasie. Is said to be Sri Krishna Sankirtanam. I nazywa się Sri Krishna Sankirtanam. The loud calling out of the names of Krishna. Czyli głośne wzywanie imion Kryszny. Chanting his names also means glorifying his
qualities and his pastimes. Chwalanie Jego imion również oznacza gloryfikowanie Jego, Glorifying his qualities and Jego cech pastimes. I czynności. Because a name does not only have one meaning. Ponieważ imię nie posiada jedynie jednego znaczenia. The moment you say my name, Kishori Mohan, kiedy mówisz, wymawiasz moje imię, Kishori Mohan, anyone who knows me każdy, kto zna mnie, will know that I travel around the world, będzie wiedział, że ja podróżuję dookoła świata, that I've been doing it for many years, że robię to od wielu lat, that I engage in kirtan, że prowadzę kirtany, that we have many nice CDs, wyprodukowaliśmy wiele wspaniałych płyt, that I'm married to Sudevi, że jestem mężem Sudevi, that my guru is Śrīla Bhaktivedanta Narayana że Maharaj, mój guru nazywa się Bhaktivedanta Narayana Maharaj, that I was born in a family of devotees, że urodziłem się w rodzinie wielbicieli. The moment my name is there, all of this is manifest. I wtedy, kiedy wymówisz moje imię, wtedy te wszystkie rzeczy się są z tym powiązane. In the same way, within the name of God, all of his forms, qualities and pastimes are immediately manifest. I w ten sam sposób, jeżeli wymawiasz imię Boga, wtedy wszystkie jego cechy, wygląd i wszystkie czynności są w tym zawarte. So, chanting the names of God. Zatem intonowanie imion Boga, especially in the association of the pure devotees of God. Zwłaszcza w towarzystwie czystych wielbicieli Boga. Or at least those who want to develop devotion to God. Albo przynajmniej tych, którzy pragną rozwinąć oddanie względem Boga. Gradually this will clean that mirror of the heart. To stopniowo będzie oczyszczać to zwierciadło serca. And there is a very, very powerful chant. Jest to bardzo mocne, bardzo mające dużą moc takie intonowanie. It is said to be the most powerful chant. I jest powiedziane, że ono jest najbardziej potężne. The greatest mantra. Taka największa mantra. Mantra means what delivers or frees the mind. Mantra oznacza to, co uwalnia, wyzwala umysł. It is called the Maha Mantra. Nazywa się to Maha Mantra. That is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I tak brzmi ta mantra. And that mantra has the potency and power of all other mantras. I ta mantra posiada moc i wszystkie cechy wszystkich pozostałych mantr. It's actually a very specific form of the names of God. Także to są bardzo specyficzna form of name of God. To jest bardzo specyficzna forma imienia Boga. There are so many mantras that can fulfill so many different desires. Jest tak wiele różnych mantr, które mogą spełnić tak wiele różnych pragnień. But this mantra, it can fulfill any desire. Ale ta mantra może spełnić każde pragnienie. But it has the power to awaken something special that most other mantras do not have. Ale może ono obudzić w nas pewną specjalną rzecz, niezwykłą rzecz, której inne mantry nie mogą. It is called Prema Atma. To się nazywa Prema Atma. It can awaken the inherent love that is present within the soul for God. To jest o przebudzenie takiego takiej miłości do Boga, którą posiadamy w głębi duszy. So when we chant that Hare Krishna Maha Mantra, there is a prayer behind it. Więc kiedy intonujemy tą mantrę, jest z tym połączona pewnego rodzaju modlitwa. Oh my Lord, mój Panie, o mój Panie, I have been lost in this material world, which seems like forever without you. Jestem zagubiony w tym świecie materialnym od czasów niepamiętnych i jestem bez Ciebie. But today I am surrendering myself unto you. Ale dzisiaj podporządkowuję się Tobie. I am your eternal servant. Jestem Twoim wiecznym sługą. Please engage me in your loving service. Proszę, zaangażuj mnie w swoją miłosną służbę. My dear Lord Krishna. Mój drogi Panie Krishna. From this day, from today, od dzisiaj jestem Twój. I am yours. Jestem Twój. In the scriptures, in Ramayan, w Ramayanie Sri Ram says, Rama mówi, if one even says this once, jeżeli ktoś nawet powie to jeden raz, with a heart full of devotion, z sercem pełnym oddania, I give my promise, ja daję swoje słowo, that I will protect them and they will have nothing to worry about. Że ja będę go chronił i on nie musi się o nic martwić. So when we're chanting this Hare Krishna Maha Mantra, więc kiedy intonujemy tą mantrę Hare Krishna, it is really a prayer for love and affection to God. To jest prawdziwa mantra, modlitwa o miłość i oddanie do Boga. Our spiritual masters have said that it is the sound of the soul crying out for its eternal beloved. I nasz mistrz mówił o tym, że to jest tak jak taki płacz duszy do swojego wiecznego ukochanego. So we focus our energy and our time in chanting this mantra
with that kind of mood. Więc ja poświęcam cały czas i całą uwagę, aby powtarzać mantrę właśnie w tym rodzaju nastroju. Okay, thank you very much for this short explanation about everything. Dziękuję za wyjaśnienie i odpowiedzenie nam na te ciekawe tematy. Dziękuję również za oglądanie i słuchanie mnie. To był program Rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Hare Krishna, thank you.